Witam Państwa, szczęść Boże, dzień dobry, oczywiście jak zwykle witam bardzo serdecznie, witam tak też bardzo jesiennie, bardzo dojrzale jesiennie, popatrzmy, już resztki liści prawie że spadły z drzew, ale te liście jeszcze leżą, one nam właśnie mówią o jesieni, mówią o przemijaniu, mówią o przyrodzie, która tuli się do snu zimowego. Mówią także o naszym życiu, że podobnie jak ta przyroda, my też kiedyś utulimy się do tego właśnie snu. Snu, który będzie polegał na tym, że przejdziemy z życia do śmierci. Śmierci, która będzie trwała do sądu ostatecznego, a wtedy właśnie też nastąpi to zmartwychwstanie. Mówię o tym tak bardzo też poważnie, dlatego że zbliżamy się do miesiąca bardzo poważnego, a mianowicie miesiąca listopada. Miesiąc listopad, jak wiemy, miesiąc naszych zmarłych, miesiąc w atmosferze, w którego prowadzi nas bardzo ważny dzień, 1 listopada, uroczystość Wszystkich Świętych, ale o tym, proszę Państwa, w następną niedzielę, bo następna niedziela będzie to owszem ostatnia niedziela miesiąca października, będzie też ostatni dzień tegoż miesiąca, który zapowie ten właśnie nowy miesiąc, czyli listopad. Dobrze, poza tym też pozdrawiam, proszę Państwa, wciąż jeszcze różańca, bo pamiętajmy, różaniec, nie ustawajmy w tym różańcu. Jeszcze tydzień czasu, bity, jak to się mówi, tydzień czasu, dlatego też czy w kościele, czy w domu, czy na paciorkach różańca, czy na paluszkach. Uczmy się tej modlitwy bardzo pięknej, bardzo skutecznej, jak wciąż podkreślam, troszeczkę może nudnej, troszeczkę monotonnej, ale na pewno modlitwy, która przynosi jak najwięcej nam radości, tej radości wewnętrznej, tej radości duchowej, tej radości chrześcijańskiej i tej pozytywnej relacji do Matki Najświętszej, Królowej Różańca. Poza tym też, proszę Państwa, warto zauważyć, że to pozdrowienie ma miejsce w atmosferze synodalnie. Tak, taki czas rozpoczęliśmy 2 tygodnie temu. Pamiętamy, 10 października papież Franciszek ogłosił właśnie taki synod. Synod już, proszę Państwa, 16. Synod, przepraszam, że zajrzę do ściągu. Synod, który ma swoje przesłanie, a tym przesłaniem, czyli tym tematem ku Kościołowi Synodalnemu Komunia, Uczestnictwo i Misja. Jest to 16. synod jako zgromadzenie ogólne biskupów. Tydzień temu, a więc w ubiegłą niedzielę w naszej diecezji, w każdej diecezji rozpoczęła się właśnie taka akcja synodalna, która jak wiemy będzie trwała przez 2 lata. 2 lata taki synod będzie trwał. Co to jest synod? Tak krótko. To jest ten dialog, to jest właśnie ta rozmowa na różne tematy, nie tylko te tematy przyjemne, radosne, ale także te tematy bolesne, które dotyczą naszego życia jako ludzi Kościoła, jako ludzi w Kościele, nas osób duchownych czy was osób świeckich, że właśnie ten dialog, który może przybierać formę polemiki, który może przybierać formę dyskusji, czasem nawet kłótni, ale dialog, którego zadaniem jest właśnie szukanie za wszelką cenę tego, co nas łączy, a nie tego, co nas. Dlatego też, kochani, życzmy sobie, żeby właśnie ten czas, który właśnie przeżywamy, czas synodalny, był czasem błogosławionym, żebyśmy w ten synod też włączyli się każdy na swój sposób, czy to jako rodzina, czy to jako parafianie, czy jako księża, czy jako katecheci, czyli po prostu jako ludzie wierzący. Poza tym też warto zauważyć, że dzisiejsza, proszę Państwa, niedziela, jak powiedziałem, przez ostatnia niedziela miesiąca października jest niedzielą misyjną. Jest to taka 95. niedziela misyjna, a więc po raz pierwszy taką niedzielę obchodziliśmy 14 kwietnia roku 1926 i wtedy właśnie taką niedzielę misyjną ustanowił ówczesny papież Pius XI. Taka niedziela misyjna mówi nam o tym, że mamy modlić się w intencji misji, że mamy modlić się za misjonarzy, za misjonarki, że mamy wspomagać ich owszem duchowo, ale także materialnie, dlatego też dzisiaj w całym Kościele katolickim, w całym Kościele powszechnym ofiary, które składamy na tacę, są właśnie przeznaczone na ten cel. Misje to jest właśnie to wezwanie samego Chrystusa. Idźcie i nauczajcie. Naszym obowiązkiem jest to właśnie nauczanie nas, osób duchownych, was, osoby świeckie. Każdy z nas ma mieć poczucie misyjności. Każdy na swoim podwórku ma mówić o Chrystusie, ma mówić o Jego Ewangelii, o Jego dobrej nowinie, o niebie, o zbawieniu. Niekoniecznie
niekoniecznie poprzez, proszę Państwa, słowo, ale poprzez swoje odpowiednie postępowanie, poprzez swoje odpowiednie zachowanie. To jest bardzo ważne, bo jak wiemy, słowa uciekają, a przykłady pociągają. Dlatego też niech właśnie ten czas misyjny, ta dzisiejsza niedziela misyjna pozwoli nam na to, żebyśmy zastanowili się, czy my włączamy się w akcję misyjną Kościoła, czy my czujemy tego bluesa misyjnego w Kościele, czy my czujemy tego bluesa misyjnego jako my, będący w tym Kościele, żyjący w tym Kościele, stanowiący ten Kościół i tworzący ten Kościół. Kochani, no właśnie, jeżeli tydzień misyjny, jeżeli niedziela misyjna, to oczywiście też hasło i ten tydzień misyjny, który rozpoczynamy, ma swoje hasło, bardzo piękne. Spotkaliśmy Jezusa, więc głosimy, zobaczmy, spotkaliśmy Jezusa. To jest prawda, spotkaliśmy Go w Ewangelii, spotykamy Go podczas mszy świętej, spotykamy Go wtedy, kiedy gromadzimy się w Jego imię, ale to spotkanie nie może być spotkaniem zamkniętym hermetycznie. Nie mogę powiedzieć, że spotkałem Chrystusa i cieszę się, że Jego doświadczyłem, cieszę się, że z Jego obecności w moim życiu. Owszem, cieszę się, że Jego spotkałem, owszem, cieszę się, że z Jego obecności w moim życiu, ale proszę Państwa, to nas zobowiązuje, mam się podzielić Chrystusem, ja mam Jego głosić. Jeżeli spotkałem Go, to ta radość ma mnie rozpierać, radość wiary, radość właśnie tej miłości do Chrystusa. Mam Jego głosić, jest to mój obowiązek, mam głosić Chrystusa. Czyńmy to właśnie poprzez nasze, jak powiedziałem, postępowanie, poprzez nasze zachowanie jako misjonarze, jako misjonarki, tutaj i teraz, na własnym podwórku. Kochani, gdy będziemy, bo przecież gdy byliśmy w Kościele, to usłyszymy, ewentualnie usłyszeliśmy słowa Ewangelii według świętego Marka. Jak zwykle bardzo proszę o wysłuchanie tychże szacunkiem. Gdy Jezus wraz z uczniami i sporym tłumem wychodził z Jerycha, niewidomy żebrak Bartymeusz, syn Tymeusza, siedział przy drodze, a słysząc to, że to Jezus z Nazaretu, zaczął wołać: Jezus, synu Dawida, ulituj się nade mną. Wielu nastawało na niego, żeby umilkł, lecz on jeszcze głośniej wołał: synu Dawida, ulituj się nade mną. Jezus przystanął i rzekł: zawołajcie go. I przywołali niewidomego, mówiąc: bądź dobrej myśli, wstań, woła ciebie. On rzucił siebie płaszcz, zerwał się na nogi i przyszedł do Jezusa. A Jezus przemówił do niego: co chcesz, abym ci uczynił? Powiedział mu niewidomy: rabuni, to znaczy nauczycielu, chcę, żebym przejrzał. Jezus rzekł: idź, twoja wiara uzdrowiła ciebie. Natychmiast przejrzał i poszedł za nim. Kochani, jak słyszeliśmy, wiara, właśnie wiara czyni cuda dla tego właśnie niewidomego człowieka. Ta wiara uczyniła cud, czyli odzyskał wzrok. Módlmy się o to, by nasza wiara była wiarą żywą, by to nie była wiara bez uczynku, by to nie była wiara martwa, bo taka wiara do niczego się nadaje. Ona niczego nie uczyni. Ona musi być żywą wiarą. Wiara bez uczynków martwa jest. Jeżeli są w niej uczynki, te uczynki także misyjne, ona wtedy czyni cuda. Ona wtedy czyni cuda, czyli to nasze życie przemienia się na lepsze. To nasze życie staje się bardziej odpowiedzialne, to nasze życie staje się bardziej Boże i bardziej ludzkie, to nasze życie staje się po prostu życiem, które będzie nie tylko nam się podobało, ale naszym bliźnim, a nade wszystko Panu Bogu. Dziękuję bardzo, pozdrawiam serdecznie, wszystkiego najlepszego na nowy, ostatni tydzień miesiąca października, miesiąca różańca i oczywiście tydzień misyjny. Zostańcie z Bogiem.